Chcę powrotu do normalności, bo chcę uściskać swoich rodziców, bo chcę się spotkać z przyjaciółmi i wypić lampkę wina. Zabezpieczyć moich przyjaciół, znajomych. Szczepię się, bo uważam, że to ma sens. Szczepię się dlatego, żebyśmy mogli zacząć normalnie funkcjonować. Bo jest to nasz przywilej i obowiązek po to, żeby nie zachorować samemu i żeby nie zachorowało nasze otoczenie. Chcę być zdrowa, bo chcę, żeby moja rodzina nie zachorowała, bo nie chcę być osobą, która może przekaże komuś tego wirusa. Dbam o zdrowie moich pacjentów i o własne. Wszystkim polecam. Wszyscy z nas, którzy pracują w szpitalach bądź w uczelniach medycznych, powinni się szczepić ze względu na to, że to jest dobry wzór dla naszych studentów, dobry wzór również dla społeczeństwa. Chcę być zdrowa i chcę, żeby wszyscy w moim otoczeniu byli zdrowi. I szczepię się przede wszystkim dlatego, żeby udowodnić, że Ziemia nie jest płaska i Kopernik nie był kobietą. Jako medyk to używam głowy, więc trzeba wierzyć w to, co mówi rozum, a rozum mówi, że należy się szczepić. Tylko w ten sposób, jeśli jako całe społeczeństwo zrozumiemy to i będziemy się wszyscy szczepili i się wszyscy zaszczepimy, przez najbliższy rok nie będziemy musieli siedzieć w domach jak do tej pory, nie będziemy patrzyli, jak nasza gospodarka upada i nasze dzieci nie będą siedziały w domach i uczyły się w sposób zdalny. Przeanalizowałem cały proces tworzenia tej szczepionki, dokumentację, która jest z nią związana. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że bilans korzyści i strat jest na korzyść tego pierwszego. Szczepię się, bo tak trzeba.